Przemysław Szymański, student Rzeczypospolitej. Witamy pana Aleksandra Bobko, kandydata pista senatora w wyborach parlamentarnych 2015. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest pan rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego. To prawda. Jak pan widzi łączenie obowiązków rektora z obowiązkami senatora? To łączenie wydaje mi się bardzo atrakcyjne, nie tylko dla mnie, ale dla uniwersytetu, dla środowiska akademickiego, a także dla regionu i Podkarpacia. Są przykłady efektywnego łączenia tych dwóch funkcji w Polsce. Pytanie, czy wystarczy panu czasu? W mediach pojawiają się głosy, że poprawnie spełnia pan swoje obowiązki będąc rektorem. I pojawiły się też takie spekulacje, że w związku z tym, nie chcąc pana, utrzymać na tym stanowisku, będą głosować pańscy zwolennicy dla pańskiego kontrkandydata. Mógłby pan to jakoś ustosunkować? Każdy ma prawo głosować według swojej własnej jakby logiki i analizy sytuacji. Ja bardzo zachęcam do tego, aby głosować na mnie, tych, którzy uważają, że do tej pory dobrze spełnia funkcję rektora, bo nie ma przeszkód, aby te funkcje łączyć. To jest istotna różnica między funkcją rektora a prezydenta, bo funkcji prezydenta miasta z funkcją rektora, z funkcją senatora nie można łączyć. Tu natomiast można i jak powiedziałem, jestem przekonany i są na to przykłady w Polsce, że to łączenie może być bardzo efektywne. Na uniwersytecie działa Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Tak. Jak pan ocenia jego funkcjonowanie? Ma pan pomysł może na zwiększenie jeszcze bardziej aktywizacji młodych osób? No na pewno jest to obszar, który powinien się rozwijać. On ciągle jest, znaczy może już bardziej niż w fazie początkowej, bo już działa od kilku lat, ale na pewno nie rozwinął jeszcze w pełni skrzydeł. Zresztą jutro otwieramy kolejny element właśnie związany z przedsiębiorczością. Inkubator na Zalesiu, w kampusie zalesiańskim, który powstał w projekcie wspólnym z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego, z Politechniką Rzeszowską. A więc bardzo mi zależy na tym, aby coraz więcej firm powstawało w inkubatorach, aby coraz więcej młodych ludzi wiązało swoje życiowe szanse z przedsiębiorczością. Natomiast z drugiej strony trzeba usuwać bariery, które młodym ludziom w Polsce przeszkadzają w tego typu działalności. To jest także jedna z moich motywacji, aby zaangażować się w pracę parlamentarzysty w celu usuwania tego rodzaju barier. Może odskoczymy trochę na chwilę od przedsiębiorczości. Zaraz do niej wrócimy. Ale wcześniej jeszcze pytanie o służbę zdrowia, Narodową Służbę Zdrowia. Ma pan jakiś pomysł może na efektywniejsze działanie, zarządzanie tym względem pacjenta, rzecz jasna, bo wiadomo, jakie są kolejki, jaki jest sposób funkcjonowania w dzisiejszym? Moja aktywność w tym obszarze w ostatnich latach była bardzo duża, ale skupiała się na tylko pewnym wycinku problemu. To znaczy my tutaj zrobiliśmy wszystko, aby uruchomić studia lekarskie w Rzeszowie i to się udało. A więc w Rzeszowie na Podkarpaciu będzie więcej lekarzy. Duża grupa młodych ludzi, najzdolniejszych, bo trzeba mieć bardzo dobre wyniki, aby się dostać na kierunek lekarski, nie wyjedzie z Podkarpacia, tylko tutaj zostanie na studia i mamy nadzieję, duża część z nich zostanie tutaj także po studiach. A więc poza tym tworzymy nowe centra badawcze nauk medycznych, tworzymy kliniki w szpitalu, to będzie wyższa jakość usług. Wokół tych klinik, centrów badawczych powstaną także możliwości pracy, tworzenia firm właśnie dla młodych ludzi obsługujących ten obszar. A więc w tym sensie, wydaje mi się, zrobiliśmy tutaj bardzo dużo. Natomiast jeśli chodzi o system finansowania służby zdrowia, to jest no, temat rzeka i na razie mi się może na ten temat tutaj nie wypowiadał. Jako rektor Uniwersytetu dba pan o współpracę uczelni z podmiotami zagranicznymi. Jaki pan ma pomysł na współpracę Polski z gospodarkami innych krajów? W jakich sektorach ta współpraca powinna się opierać? I może ma pan jakiś pomysł, na które regiony można by było otworzyć tą współpracę? No, mam duże doświadczenia, jeśli chodzi o współpracę, ale jednak w przestrzeni akademickiej. I tutaj wcześniej jako prorektor do spraw współpracy za granicą no sam jakby inspirowałem, nawiązywałem wiele kontaktów z uniwersytetami zarówno w
sąsiednich krajach, na Ukrainie, w Słowacji, jak w krajach Europy Zachodniej, ale także w Stanach Zjednoczonych, czy ostatnio w Chinach. Udało nam się w zeszłym roku podpisać umowy z uczelniami kilkoma w Chinach. Główny partner to jest południe Kanton, Guangzhou, przepraszam, Guangzhou. W tej chwili jeden z naszych profesorów jedzie tam na miesięczny pobyt. Będziemy wizytować tutaj profesora z Chin w ciągu tego semestru i mamy nadzieję, że w przyszłym roku przyjedzie tutaj pierwsza grupa studentów na... To jest jeszcze przedmiotem i przygotowań, i negocjacji na studia bądź roczne, bądź nawet na pełny kurs studiów uzupełniających magisterskich. Ale to jest bardzo realna przyszłość. Z takich kontaktów na pewno będą rodziły się także możliwości jakichś kontaktów gospodarczych, ale na ten temat też trudno było mi mówić, bo tutaj jakby te kontakty akademickie są jakby taką forpocztą, czy właśnie jakby przygotowaniem do szerszych właśnie potem już kontaktów różnego rodzaju, kulturalnych, właśnie gospodarczych. A więc w tym sensie jestem przekonany, że uniwersytet, ale także inne szkoły prywatne, bo tutaj bardzo aktywna jest choćby Wyższa Szkoła Informatyki Zarządzania w tym obszarze pozyskiwania studentów z zagranicy, że to sprawi, że Podkarpacie będzie znane młodym, aktywnym ludziom w innych miejscach świata i z tych kontaktów, jeżeli tylko nie będzie barier, jeżeli pozwolimy tym młodym ludziom działać, nie będziemy przeszkadzać, to na pewno narodzą się bardzo interesujące relacje gospodarcze. Wspomniał Pan właśnie o tych relacjach, o współpracy z Chinami. Ma Pan jakiś pomysł właśnie na jeszcze większą intensyfikację znaczenia regionu Podkarpacia w świecie? Może skupiał się Pan podczas analiz nad sektorem lotniczym, nad branżą informatyczną? Jak jeszcze większe znaczenie może to regionowi? Znaczy branża lotnicza jest, tak powiem, bardziej jakby w gestii naszych kolegów z Politechniki. My także tutaj współpracujemy, czy uczestniczymy choćby w niektórych przedsięwzięciach Doliny Lotniczej, w wielkim takim programie badawczym związanym z przemysłem lotniczym, realizowanym przez wiele podmiotów. Politechnika jest tam wiodącym podmiotem, nasi fizycy głównie w tym także uczestniczą. Nasi prawnicy na przykład są też bardzo aktywni. Mamy tutaj już cały cykl konferencji dotyczących prawa lotniczego, międzynarodowego prawa lotniczego. To jest też bardzo ważny i ciekawy segment. Natomiast znaczy, jeśli idzie o, jak pan mówi, jeszcze więcej, tak, wie pan, sporo się dzieje, prawda, i choćby to, że na inauguracji mieliśmy tutaj bardzo dużą grupę naszych przyjaciół, partnerów z Gainesville, z Florydy, z Uniwersytetu Florida, prawda, to są bardzo konkretne kontakty z naszego punktu widzenia pomiędzy Wydziałem Medycznym i Szkołą Medyczną w Gainesville, ale także informatyczne choćby, bo tutaj jakby inicjator tych kontaktów, osoba pochodząca z Rzeszowa, pani Małgorzata Andraka i mąż, profesor fizyki, którzy działają od wielu lat na Florydzie, realizują tutaj także projekty informatyczne i są w kontakcie, we współpracy z naszym Centrum Modelowania Komputerowego. A więc te rzeczy się dzieją. To też nie jest tak, że jakby rektor musi wszystko jakby inspirować i rozpoczynać. Rola rektora polega raczej na tym, aby swoje kontakty w czasie wizyt przekazywać kolegom, a równocześnie działać na rzecz tego, a zwłaszcza senator ewentualnie powinien działać na rzecz tego dobrego prawodawstwa, które będzie stwarzało możliwości, a więc usuwało bariery. Robiło takie prawo, żeby ludzie, którym się chce, którzy mają pomysły i kompetencje, żeby mogli swoją energię wykorzystywać na rzecz realizacji dobrych projektów, a nie na zmaganie się z biurokracją, z kontrolami, prawda, z podejrzliwością urzędów skarbowych, prawda, co niestety jest dużym doświadczeniem w ostatnich latach. Mówimy o państwie przyjaznym, o państwie, które sprzyja młodym, natomiast jak przychodzi co do czego, to w tej codzienności dominuje podejrzliwość, kontrole, prawda? Kontrole muszą być oczywiście, to nie znaczy, że ma ich nie być, ale ilość, jakość tych kontroli naprawdę jest coraz bardziej trudna do zniesienia.
wspomniał Pan o tych kontrolach. I w sumie tu wchodzimy w następne pytanie. Co z systemem etycznym? Czy słusznie w cywilizacji europejskiej główne założenia cywilizacji europejskiej opierają się na etyce chrześcijańskiej? Może widzi Pan jakieś alternatywne systemy, które będą odpowiedniejsze do postępowań, obecnych postępowań Europejczyków? No, ja teoretycznie zajmuję się też tym zagadnieniem i teoretycznie moglibyśmy mówić o alternatywnych systemach etycznych, ale jeżeli mówimy na poważnie o działaniu w sferze publicznej, to nie widzę poważnej alternatywy dla sprawdzonego, tradycyjnego systemu europejskich wartości, które są wartościami w dużej mierze chrześcijańskimi. Także oczywiście w jakiejś mierze greckimi, prawda, wypracowanymi w starożytnym Rzymie, zwłaszcza jeśli chodzi o sposób rozumienia prawa, o to, jak wartości czy system etyczny powinien być odzwierciedlony w systemie prawnym, ale od niemal 2000 lat te różne cenne elementy są jakby zharmonizowane w chrześcijańskim systemie wartości, który on wielokrotnie przeżywał kryzys. To nie jest tak, że cały czas było świetnie, teraz coś się zaczęło psuć. Ten system wielokrotnie przeżywał trudności, ulegał pewnym modyfikacjom, na pewnym ewolucji, na przykład no, wielka ewolucja tego systemu gdzieś na styku średniowiecze, czasy nowożytne, kiedy ten system otworzył się choćby na dokonywanie sekcji zwłok, prawda? No, ogromny przełom, także że przede wszystkim właśnie etyczny, że uznano, że sekcja zwłok nie jest aktem, który deprecjonuje jakby wartość czy świętość ludzkiego ciała, że można jakby z jednej strony zachować tą tradycyjną wartość szacunku dla ludzkiego ciała, ale równocześnie ze względu na inne ważne wartości, właśnie jak rozwój medycyny, jak służenie ludziom, prawda, jednak jak to w innych systemach wartości było, prawda, w starożytnym Egipcie, na Dalekim Wschodzie, prawda, zdecydowano się, że można. I to otworzyło drogę postępu medycyny. To jest przykład, że ten system nie jest skostniały, że on reaguje na wyzwania współczesności, prawda, że podejmuje te wyzwania w sposób być może dzisiaj dla współczesnych ludzi przyzwyczajonych do pośpiechu i szybkiego działania, ta ewolucja może być dla kogoś jakby irytująco powolna. Ale ja myślę, że w tym jest pewna mądrość, żeby jakiś wielkich zwrotów, powiedzmy, w systemie wartości nie dokonywać pochopnie, bo takie pochopne zmiany mogą być bardzo, bardzo kosztowne i niebezpieczne. A więc jak najbardziej powinniśmy odnajdować pewne tradycyjne chrześcijańskie wartości, odwoływać się do nich i próbować je stosować się do nich i urzeczywistniać je także w świecie współczesnych wyzwań. Wspomniał Pan o tradycji, mówiliśmy o etyce. Będąc filozofem, ciekawi mnie, jaka jest Pańska opinia na temat makiawelizmu? Może jeszcze jedna myśl do tego, taka może jeszcze kropka na i. Przestrzeganie zasad moralnych jest niezwykle pragmatyczne. Też pewna forma pragmatyzmu. Jeżeli mamy obywateli, mamy wspólnotę, która jest na odpowiednim poziomie moralnym i jest przekonana, że kradzież jest czymś złym, to oczywiście złodzieje zawsze będą, ale jeżeli większość jest przekonana, że warto być porządnym i nie warto kraść, to tak powiem, ilość policjantów, kontroli, prawda, automatycznie jest mniejsza, a to wszystko kosztuje. Czyli przestrzeganie zasad moralnych, ona się opłaca w dużym dystansie. To się tak tylko wydaje, że to jest przeszkoda i bariera. To naprawdę się opłaca. Społeczeństwa, które mają wysoką moralność, one w długim dystansie wygrywają. Natomiast makiawelizm, no to jest może dzisiaj taki teoretyczny trochę problem, chociaż także praktyczny. Z jednej strony paradoksalnie Machiavelli na początku czasów nowożytnych,
on postawił problem teoretycznie związku pomiędzy polityką i etyką. Prawda? Bo to funkcjonowało także w czasach starożytnych czy średniowiecznych, ale on ten problem związku między etyką a polityką postawił właśnie w sposób jakby nowoczesny. Prawda? Znaczy jego jakby odpowiedź, prawda? Znaczy książę, ta jego główna książka jest, znaczy jest książką niezwykle, niezwykle interesującą, bo z wielu różnych powodów, no choćby z tego powodu, że powiedziałem, że Machiavelli był pierwszym jakby, pierwszym znanym, przynajmniej jakby PR-owcem, mówiąc współczesnym językiem. On w tej książce mówi, że ważniejszy jest portret księcia niż to, jaki książę naprawdę jest. Ważniejsze jest to, jak poddani widzą księcia. Książę dobrze, jeżeli jest, ma pozytywne cechy, jedną, drugą, trzecią, ale tak naprawdę nie tyle jest ważne, czy on te cechy naprawdę posiada, tylko ważne jest, że, żeby poddani go tak widzieli, a więc książę powinien cały czas budować swój portret. Prawda? Na tamte czasy było to coś zupełnie nowatorskiego, prawda? Niezwykłego. No dzisiaj jesteśmy u siebie w domu, dzisiaj już mamy tylko portrety, tylko wizerunki, prawda? A treść i ten, zwłaszcza w okresie wyborczym, mało kogo interesuje. Natomiast to, z czym Machiavelli się tak powszechnie kojarzy, prawda, z tą maksymą cel uświęca środki, prawda, zwycięzców się nie sądzi, prawda, no, wie pan, no, zwłaszcza w polityce jest dużo miejsca na takie podejście, prawda. Ja bym powiedział tak, no, Machiavelli zakłada pewną naturę człowieka, zakłada, że człowiek jest z natury zły, z natury myśli tylko o sobie, prawda? I w sferze publicznej, czyli w działaniu publicznej, no, trzeba w dużej mierze jakby takie założenie przyjąć, że człowiek bardziej myśli o sobie niż o innych. I dla mnie jest to po części prawda. I jakby w przestrzeni politycznej takie założenie jest pewnie słuszne. Natomiast trzeba jednak pamiętać i brać pod uwagę, że duża część ludzi, a w pewnym sensie prawie każdy człowiek, jest w stanie także działać w sposób altruistyczny. Zrobić coś dla kogoś bezinteresownie, a nawet no, bardzo dużo zrobić dla kogoś swoim własnym kosztem. Prawda? Trzeba to uwzględniać, ja staram się to uwzględniać, ale z kolei nie powinno być też tak, że my budujemy jakby porządek polityczny na założeniu, że zakładamy, że każdy będzie coś dla innych czynić bezinteresownie. W porządku politycznym zakładamy, że każdy myśli raczej o sobie niż o innych, natomiast rozumiemy, że to nie jest jedyny porządek rzeczy, że obok tego jest jakby inny porządek, którym jeden człowiek może pomagać drugiemu. Machiavellizm no, tego drugiego porządku nie widział. Machiavelli tego nie uwzględniał. Prosimy w paru słowach podsumować własne cele, jakie chce pan osiągnąć, stając się senatorem. W zasadzie o tym tutaj już mówiliśmy. Pierwsze działanie na rzecz uproszczenia prawa. Przede wszystkim w segmencie szkolnictwa wyższego, bo tutaj no, mam poczucie pewnych kompetencji, ale także w innych segmentach. No, choćby w tym, o którym wspominaliśmy, niezwykle ważnym. Prawda? Przedsiębiorczość, drobny biznes, czy w ogóle przedsiębiorczość właściwie. Ale ten segment właśnie związany z małymi firmami, które wychodzą ze szkół wyższych. To jest tutaj szczególnie ważne i tutaj myślę, że jest dużo do zrobienia właśnie jeśli idzie o tworzenie przyjaznego systemu dla młodych ludzi przy założeniu, że oni chcą właśnie uczciwie pracować, uczciwie wykorzystywać swoje kompetencje, a nie przy założeniu, że jak troszkę im stworzymy wolnej przestrzeni, to zaczną kombinować, prawda, oszukiwać i tak dalej. A więc zwiększenie zaufania, ale oczywiście rygory prawne muszą być szanowane i przestrzegane. I drugi jakby segment, drugi obszar to jest jakby dalsze aktywne działanie na rzecz Podkarpacia, czyli to, co właściwie robię do tej pory, czy staram się robić do tej pory. Natomiast wydaje mi się, czy mam nawet przekonanie, że ten dodatkowy instrument, jakim jest ewentualne bycie senatorem, stwarza dodatkowe możliwości, więcej kontaktów, łatwiejszy dostęp do informacji, do instytucji centralnych, prawda? I to w Podkarpaciu w ogóle, a środowisku akademickiemu całego tutaj Podkarpacia, mam nadzieję, może służyć w sposób sensowny.
Dziękujemy. Naszym gościem był pan Aleksandr, profesor, doktor habilitowany Aleksandr Rybowko, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dziękuję bardzo. Przemysław Szymański, zapraszam na stronę na Facebooku Studenci dla Rzeczypospolitej. Thank you.